Okej, teraz postaram się Wam odpowiedzieć na takie pytanie, czy psychiatrzy mogą też zachorować na chorobę psychiczną? Słuchajcie, no choroby psychiczne są, jest depresja, prawda? Psychiatrzy są potrzebni, to nie tak, że Wy wiecie, no, że tutaj chcę teraz mówić źle o psychiatrach czy coś takiego, broń Boże, takie osoby są bardzo potrzebne, ale choroba psychiczna a psychopat to są dwie różne rzeczy, tak? Choroba psychiczna może być naturalna albo sztuczna. Sztucznie też można komuś wywołać, zrobić stres, tak? Ze stresu można zrobić depresję, z depresji można zrobić schizofrenię na przykład. Czy inne choroby dwubiegunowe itp. itd. I słuchajcie, poznałem w psychiatrykach takie osoby w Niemczech, na przykład pielęgniarza, który zachorował, miał depresję. Później jest psychiatra, który został zaszczuty, tak? Dzwonią mu do domofonu, rzucają mu tam kartki dziwne, głuche telefony dostaje, no różne rzeczy takie, tak, że go po prostu no, rozszczepiają, tak, rozsychanie nerwowe mu robią. Są takie osoby, tak, są też chorymi osobami, jak widzicie. Ale teraz, psychiatria jako zawód, te osoby powinny być badane. Ktoś powinien te osoby po prostu badać, zanim zaczną studia, bo jest wiele osób, które same mają problemy psychiczne, a idą właśnie na studia, na psychologię czy na psychiatrię, bo niby oni, żeby sobie samemu pomóc. Słuchajcie, no nie tędy droga, naprawdę. Czyli badania trzeba robić. I teraz, co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeżeli chodzi o psychopatów, tak, taki przykład. Czy na przykład, czy psychiatrzy mogą być psychopatami? To jest najgorsze z możliwych opcji. No niestety, jest tego dużo takich ludzi. I teraz mam taki przykład, pokażę, później link zamieszczę po prostu w tam filmiku. Jest to, uwaga, Onet. Ten pan to jest psychopata po prostu. I koniec. Nie chcę go tutaj obrażać. Ale po prostu takie zachowanie to jest, wiecie co, no, siedzi jakiś i pozostali koledzy to podobnie. Koniec, za konfitury, kochani, idzie to psychiatryka na 35 lat, się niszczy komuś życie, robi się z niego warzywo. Jeszcze raz powtarzam, tam się robi z ludzi warzywa. Z ludźmi trzeba co? Żeby ich wyciągnąć z depresji czy tam z innych chorób? Trzeba rozmawiać i pomagać, czyli piramida Maslowa. Zaspokoić podstawowe potrzeby, znaleźć im pracę, dach nad głową i socjalnie, czyli po prostu przynależeć do jakiejś grupy, zajęcia i tak dalej. No i widzicie, no tak człowiek się po prostu denerwuje, bo jak widzi takie coś i tego jest więcej, tak? Za kradzież roweru, za to, że ktoś po pijaku sobie jechał z 4 razy, to już do psychiatryka trafia. Takie coś nie może być po prostu. No naprawdę. Robić warzywa z ludzi, bo jechał sobie z 10 razy się upił i testować seleki na nim. Aha, jeszcze zapomniałem. Zapomniałem, bo to mnie tak naprawdę, jak coś takiego widzicie, taką audycję, tak, to musicie sami reagować, bo sami możecie tam trafić, słuchajcie. I taki psychopata będzie was później z was warzywo robił. No niestety, trzeba reagować w tym przypadku.